Santos już nie będzie trenerem, w takim razie zapytam, jakie propozycje, kto może za niego być. No, ja zawsze byłem zwolennikiem polskich trenerów, trenerów, którzy doskonale się komunikują, którzy znają polskie realia. Wiadomo, że czasami na siłę trzeba było zrobić obcokrajowca, bo opinia publiczna naciskała, bo wydawało nam się, że właśnie obcokrajowiec, ktoś z dobrym CV wyciągnie z naszej drużyny to, czego nie byłby w stanie wyciągnąć Polak. Zawsze miałem co do tego bardzo duże wątpliwości. No i niestety przekonaliśmy się po raz kolejny boleśnie, że Portugalczyk no to nie jest to. No, jakby była trzecia próba z Portugalczykiem, to można by się po prostu załamać. No, wydaliśmy, PZPN wydał mnóstwo pieniędzy, bo to trener z rekordowymi zarobkami, trener ze znakomitym CV, trener jak najbardziej rozpoznawalny w Europie, nie dał rady nic tutaj zrobić, to mało powiedziane, on tę drużynę uwstecznił. To co się działo w ciągu tego czasu, kiedy Santos prowadził drużynę, no to właściwie było takie zarządzanie, a nie kreowanie, i to takie zarządzanie marne, powiedziałbym, bo jeszcze po tych pierwszych spotkaniach mi się wydawało, że on się po prostu tej drużyny uczy, że za chwilę przekona się co do konkretnych zawodników, przejrzy ich, przetestuje i będzie wiedział, o co tutaj chodzi. Niestety konstatacja tuż przed tym ostatnim jego spotkaniem była taka, że on nie, bo to wnoszę oczywiście na podstawie konferencji prasowej, bo wywiadów praktycznie nie udzielał, prosiłem go o wywiad i PZPN, starałem się o to od miesiąca i nic z tego nie wychodziło, ale nie dziwię się też z drugiej strony dlaczego, no po prostu on nie był przygotowany do tego, aby tę drużynę prowadzić, bywał tutaj sporadycznie, nie był w stanie do tych zawodników dotrzeć, z tego co słyszałem to w ogóle z nimi nie rozmawiał, może miał taki styl prowadzenia drużyny, natomiast to absolutnie nie zagrało w polskich realiach. To być może mogłoby funkcjonować gdzie indziej, gdzie jest inna kultura i kultura piłkarska również, ale nie w Polsce, dlatego dobrze, że to się kończy i szkoda, że tak późno. Ja to spytam o konkretne nazwiska, no bo najbardziej chyba też kibice by się domagali Marka Papszuna, no ale on też się wypowiadał, że nie wie, czy sam by chciał tego, czy to jest najlepszy wybór, czy może są też inne nazwiska. Przede wszystkim no, trzeba sobie zadać pytanie, jakiego trenera my szukamy. Takiego, który będzie jedynie autorytetem i będzie w jakiś sposób takim drogowskazem dla tych zawodników, czy też takiego warsztatowca, który spróbuje popracować mimo tego, że czasu jest mało, ale pokombinować ze składem, pokombinować w tej warstwie mentalnej również z drużyną. Absolutnie do mnie nie przemawia argument taki antypapszunowy, że on tylko właśnie w jednym klubie pracował i tylko tam osiągnął sukces. Jakbyśmy przyjrzeli się największym sukcesom w polskiej piłce, czy to był Kazimierz Górski, czy Antoni Piechniczek, zanim objęli stery reprezentacji, to nic wielkiego nie było. Piechniczek gdzieś tam z Odrą Opole osiągał niezłe rezultaty i to też nie przez cały sezon, a później się okazało, że jest jednym z najlepszych w historii polskich trenerów. Nawałka, jak przejmował drużynę narodową, to jego Górnik znajdował się tam, nie wiem, na piątym czy szóstym miejscu w tabeli i na pewno nie był to taki efekt wow, kiedy okazało się, że Boniek go mianował na naszego selekcjonera, także moim zdaniem kryterium CV w ogóle nie przystaje do reprezentacji Polski. To wcale nie musi być jakieś przebogate CV, to musi być po prostu taki strzał w dziesiątkę, wybór człowieka, któremu będzie się chciało, który się poświęci tej pracy, który będzie miał taką dobrą czutkę co do naszych zawodników, w jaki sposób będzie się w stanie z nimi dogadać. Myślę, że Papszun jest takim trenerem, myślę, że Jan Urban jest takim trenerem, też jest kwestia obudowania tego. Zobaczmy, jak reprezentacja Argentyny zaczęła funkcjonować. Scaloni, też trener nieoczywisty, tymczasowy, do tego trzech zawodników, którzy jeszcze niedawno byli znakomitościami piłkarskimi. Bardzo dobrze czuli szatnie, to nie była odległość jakaś w czasie niesamowita, kiedy oni jeszcze po boisku biegali. I to zafunkcjonowało na tyle dobrze, że i nawet tam się przesunął do boku i stworzyli naprawdę taką pakę, która sięgnęła po Mistrzostwo Świata. Wcześniej większe autorytety nie dawały rady i to jest, myślę, taki dobitny, najlepszy przykład na to, że to nie musi być jakiś ekspert z wielkim nazwiskiem, ale to może być naprawdę solidny polski trener i na dziś nam się wydaje, że może na to nie zasługuje, a w reprezentacji on będzie rósł razem z drużyną. No właśnie, na ile to jest kwestia trenera, no bo pojawiają się też inne rzeczy, jak afery różne w PZPN-ie, jak jakieś konflikty w szatni, powoływanie takich zawodników, którzy mają chociażby konflikt z lekarzem, no czy tam wyłącznie trener jest problemem w tej reprezentacji w tym momencie?
Na pewno to, co dzieje się w PZPN i wokół PZPN-u, to dobre nie jest i dobrze nie wpływa. Natomiast takie zrzucanie na to, że gdzieś tam ktoś był dziabnięty, mówiąc po piłkarsku, w samolocie i z tego powodu my przegraliśmy 3 mecze w eliminacjach i skompromitowaliśmy się w Mołdawii czy też w Tiranie, no to jest zasłanianie się, to jest szukanie jakiegoś alibi. Ja to rozumiem, bo piłkarze bez formy będą szukać, przerzucać winę na wszystko wokół, co nie funkcjonuje dobrze. Rzeczywiście to warto zauważyć, ale nie wtedy, kiedy akurat przegrywamy. No i co to jest, ta sfera organizacyjna w PZPN-ie powoduje, że my tak słabo w piłkę gramy, że Lewandowskiemu piłka odskakuje, że Krychowiak właściwie człapie tylko po boisku, a Bednarek popełnia błąd za błędem. No nie, no to jest szukanie tanich usprawiedliwień i w tym kierunku bym nie szedł.